Ostatnio na YouTube powstała moda na tworzenie różnego rodzaju konkursów. Trend ten zaczęli Nitro oraz Budda, rozdając swoje samochody, co mocno przełożyło się na samą promocję konkursów, a oprócz generowania ogromnych zasięgów, tego typu losowania generują również spory zysk dla samych twórców, o ile takie losowanie jest dobrze zrobione pod kątem nagród, jak i promocji. No niestety nie każdemu ta sztuka się udała, bo było również ostatnio losowanie lekcji, które to pokazało, iż nie wystarczy przyjść i wyciągnąć kilka karteczek, ale warto jest wiedzieć, co się rozdaje i komu. A tym bardziej chronić prywatność zwycięzcy, zamiast pokazywać jego numer na wizji. Prawdopodobnie do tego grona chce dołączyć również Freeze, organizując ogromne rozdanie, o którym wspominał na swoim story, jednak ciężko jest stwierdzić, co ma być główną nagrodą. Ale problemy, które pojawiły się przed publikacją filmu, mogą nam mówić o tym, iż sama nagroda główna jest droga, a jakiś czas temu sam Freeze mówił o tym, iż myślał nad rozdaniem swojego Mercedesa. Kochani, słuchajcie, mam dla was no dosyć niefajną w sumie wiadomość, tak? Ale jest w tym jeden plus, więc zaczynając. Zapowiadałem wam, że najbliższy mój film będzie jutro, czyli w sobotę. Otóż nie będzie go w sobotę. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ chciałem zrobić dla was coś naprawdę zarąbistego. W tym filmie mamy po prostu zaplanowany największy konkurs, jaki kiedykolwiek robiłem, za jaki kiedykolwiek się brałem. Największy pod względem ilości osób, które mogą wygrać. I to same fajne rzeczy. I to naprawdę fajne rzeczy. Typu prywatny meetup ze mną i tak dalej. No i utknął nam ten, przez ten konkurs film utknął u prawników. I ja mam film gotowy, teraz, byłem go właśnie oglądać. To jest najlepszy film na moim kanale. Serio, to jest, no mega to jest mocne. To jest najlepsza przygoda chyba mojego życia. Ale nie mogę go wrzucić teraz, bo czekamy na rzeczy od prawników. Jednak Karol przyzwyczaił nas do tego, że wszystko, co tak mocno zapowiada, końcowo jest minimum o połowę gorsze. Podobnie było z twoje 5 minut i zapewne będzie również tak i z tym odcinkiem, który niestety został na ten moment zatrzymany przez prawników. Być może dotyczyło to tego, że tak dużą nagrodę trzeba zarejestrować i nie można jej tak po prostu rozdać. Karol wspominał również o innych nagrodach, typu prywatne spotkanie z nim samym, i dla wielu widzów może być to naprawdę ciekawa sprawa. Lecz na ten super film trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Dlatego po prostu chciałbym was prosić o jeszcze chwilę cierpliwości. Przepraszam, bo no, mój błąd. Byłem pewien, że po prostu film będzie gotowy, bo wiedziałem, że go zmontuję na jutro, ale nie przewidziałem tego, że po prostu ten konkurs jest na tyle skomplikowany, że utknął u prawników i czekamy, aż oni to wszystko posprawdzają, czy to wszystko jest zgodne z prawem, ze wszystkim. No tak musi po prostu być, więc kiedy będzie, ciężko powiedzieć, bo może za tydzień, może za dwa, może nawet za trzy, chociaż bardzo bym nie chciał, ale no nic nie zrobię. A chcę bardzo ten konkurs rzucić, mogę rzucić film bez konkursu, ale to nie wchodzi w grę, bo no po prostu to jest mega fajny jest ten konkurs też, także po prostu cieszę się, że mogę dla was coś takiego przygotować. Więc chwilę cierpliwości, bardzo was proszę i buziaczki. Ciężko jednoznacznie określić, o co dokładnie tutaj chodzi, jednak dziwną sprawą jest to, że Karol wcześniej nie wpadł na to, aby odpowiednio przygotować taki konkurs od strony prawniczej. Tak duży twórca ma ze sobą spore zaplecze i trudno wytłumaczyć fakt, dlaczego nikt wcześniej nie wziął pod uwagę tego, że oprócz samego stworzenia odcinka z konkursem, trzeba go dodatkowo przygotować od strony prawnej. Być może nikt nie dopilnował, aby odcinek ten był należycie zrobiony, gdyż te osoby postanowiły zająć się innym problemem, a mianowicie kontem chmurki na Twitterze. Wielu twórców, jak i postaci mają swoje fanowskie konta, czy to na TikToku, czy też na Twitterze. Również psy Freeze doczekały się takiego konta i generalnie polega to na tym, że pojawiają się tam różnego rodzaju śmieszne wpisy związane z ekipą bądź też pieskami. Między innymi bify między chmurą a burzą, a wiele osób chętnie śledzi te treści. W skrócie, nikomu one nie wadzą, ale twórca chciał się upewnić, czy wszystko robi w porządku, aby nie otrzymać pozwu, i zgłosił się mailowo do managementu ekipy z zapytaniem, czy nie mają nic przeciwko. Otrzymał on zwrotną wiadomość z prośbą o usunięcie konta, jednak nie było to żadne oficjalne pismo czy też pozew. Następnie zamieścił on tweeta o tym, że niestety musi zakończyć działalność swojej strony lub po prostu zmienić nazwę, żeby nie był kojarzony z Freeze'em. Nie trzeba było długo czekać na ogromny odzew fanów, którzy nie chcieli, aby konto zmieniało swoją postać działania, a co ciekawe, do akcji dołączył sam Freeze oraz wujek Łuki, którzy wydawać by się mogło, że są ku temu przeciwni. Po włączeniu się do akcji Karola i wujka Łukiego udało się konto uchronić i tak jak Freeze ma bardzo średni wizerunek względem takich sytuacji, tak tutaj wraz z wujkiem Łukiem zachowali się fajnie i zareagowali, aby konto udało się ocalić. Ciekawe, jak to odbiło się na osobie, która była odpowiedzialna za prośbę o usunięcie konta. Niestety nie usunięte, a zbanowane zostało konto Hani na TikToku. Nie jest niczym nowym, że TikTok rozdaje bardzo często bany, po prostu bez przyczyny. Z dnia na dzień konto jest banowane z jakiegoś błahego powodu, który nawet nie jest powiązany z treściami na koncie, i właśnie taka sytuacja miała miejsce z kontem Hani. Bana potwierdziła sama Hania i nie da się ukryć, że to bardzo
bardzo zła informacja dla każdego influencera. Po wejściu na jej konto możemy zobaczyć, że jest ono niedostępne oraz że zostało zablokowane. Jednak na pewno Hania, jak i management będą walczyli o odblokowanie konta, tak więc jest spora szansa na jego odzyskanie, gdyż mało prawdopodobnym faktem jest to, aby jakkolwiek Hania naruszyła regulamin tej platformy. Mało prawdopodobne jest również szybkie rozwiązanie problemu z pracownikami firmy ojca znanego influencera, Muska, który to opiera swój content na przedstawieniu bardzo drogich samochodów, często za miliony złotych, które to są finansowane z działalności jego ojca posiadającego firmę transportową. Problem jest taki, że według doniesień pracownicy nie otrzymują wypłat od 2 miesięcy, co skutkowało strajkiem na parkingu pod Frankfurtem. Do samej akcji włączył się detektyw Rutkowski, którego to zadaniem było odbicie pojazdów zatrzymanych przez pracowników. Jednak końcowo niemiecka policja zatrzymała pracowników patrolu, a kierowcy nadal trzymają pojazdy firmy, które to są swoistymi zakładnikami, aby ubiegać się o wypłatę wynagrodzeń. W ramach akcji solidarnościowej pod ambasadą Niemiec w Warszawie można było zobaczyć bandery z prośbą o wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Doszło do starcia z patrolem Rutkowskiego oraz kierownictwem firmy Agmas. Ci uważają, iż są prześladowani przez niemieckie media i policję. Rutkowski poszedł na grubą kasę. A skąd się wzięła ta kasa? Ze skradzionych wypłat kierowców z ciężką pracą. Bandycką akcją jest niewypłacanie ludziom należnych pensji. Jeżeli kierowcy pracują, należy im się pensja. Kto tej pensji nie wypłaca, jest złodziejem. Pacyfikowanie strajków przez bojówki w kominiarkach, no to są klimaty albo z Ameryki Łacińskiej, albo sprzed dziesięcioleci, tak? I trudno sobie wyobrazić, że coś takiego dzieje się w Europie. I dobrze, że niemiecka policja zareagowała adekwatnie. Natomiast dzisiaj tutaj detektyw Rutkowski, dumny ze swojej bandyckiej, bojówkarskiej działalności, postanowił przyjść się poskarżyć. Wszyscy kierowcy jeżdżący w Europie muszą mieć takie same prawa, muszą mieć prawa do strajku, do organizowania się, do normalnych umów o pracę, do urlopu, do ochrony przed złodziejstwem ze strony pracodawcy i nie godzimy się na to, żeby Polska i polskie firmy pełniły tutaj tak złą, tak haniebną rolę. I chcemy, żeby także w Polsce nie była akceptowana działalność firm bojówkarskich, które na zlecenie pracodawców pacyfikują strajki. Jak możemy dowiedzieć się z profilu Facebook OZZ Inicjatywa Pracownicza, pierwszy kierowca otrzymał swoje wynagrodzenie. Liczba strajkujących urosła z 60 do 85, a dołączyli do nich kierowcy, którzy to mieli w cudzysłowie odbić frachty znajdujące się na parkingu strajkujących. Firma niestety wynajęła niemieckiego prawnika, który to miał wytoczyć sprawy karne o przywłaszczenie mienia. Sam youtuber Mazek dość mocno odczuwa sytuację związaną z problemami w firmie ojca, gdyż na jego kanale pojawia się ogromna ilość dislike oraz wiele niepochlebnych komentarzy związanych ze strajkiem kierowców, co niestety nie działa na pozytywny PR samego twórcy. Wielu strajkujących wraz z pomocą zorganizowało prawosławny weekend wielkanocny w naczepach, co na pewno wiąże się ze sporym poświęceniem, gdyż woleli tak spędzić święta niż odpuścić i wrócić do rodziny. Bardzo aktywnie okres świąteczny w przygotowaniach spędził również oj Wojtek, który poinformował w ostatnim filmie, że będzie otwierał swoją restaurację, a to wiąże się z naprawdę ogromem pracy. Lokal ma zostać otworzony przy ulicy Noakowskiego 12 w Warszawie o godzinie 12 dnia 19 kwietnia. Jednak znając oj Wojtka i styl jego filmów, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż nie będzie to normalne otwarcie restauracji, jednak dopiero po otwarciu dowiemy się, co Wojtek przygotował i czy faktycznie będzie tam smacznie. Z dobrym smakiem przygotował również swój samochód Remigiusz. Wielu starszych widzów doskonale kojarzy jego żółtego Mustanga. Jednak ostatnio postanowił on dokonać dość poważnej modyfikacji w postaci dołożenia bodykitu oraz wielu innych rzeczy, o których zapewne dowiemy się z filmu na jego kanale. Gdyż na ten moment nie zaprezentował on jeszcze pojazdu na YouTube, a jedynie na spocie w Katowicach, gdzie wiele osób miało okazję zobaczyć samochód przedpremierowo. A my mieliśmy okazję dowiedzieć się, dlaczego Gen Z nie mieszka już razem. Jeden z największych projektów na polskim YouTube działał tak naprawdę dzięki temu, że członkowie Gen Z mieszkali razem i po prostu codziennie tworzyli filmy. Jeżeli musieliby oni dojeżdżać z różnych miejsc, niestety, ale tworzenie codziennie filmiku byłoby mocno ograniczone i jak widać zamysł ten świetnie się sprawdził. Jednak dlaczego członkowie Gen Z już nie mieszkają w jednym domu? Dlaczego nie mieszkasz z nimi w domu? To mnie zastanawia i wielu widzów też zastanawia, dlaczego wy jako Gen Z 1 nie mieszkacie z Gen Z 2, bo wy razem nagrywacie, nie? Tak. A czemu nie mieszkam w domu Gen Z? To było tak, że na początku my stwierdziliśmy, że już nie będziemy mieszkać razem. Z tego względu, że rok mieszkaliśmy, rok tworzyliśmy niesamowicie ciężki projekt daily, codzienne nagrywki i stwierdziliśmy, że to jest chyba ten czas, gdzie chcemy pomieszkać sobie sami ze sobą. Stwierdziliśmy, że to jest taki czas, że my się jeszcze o nic nie pokłóciliśmy poważnie i nie chcemy się pokłócić o nic poważnie, więc to jest dobry moment, żeby po prostu się wyprowadzić z tego domu, mieszkać na swoim, ale mieć dom nagrywkowy. I stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł, no i tak to teraz wygląda, ale tak jednocześnie pomyśleliśmy, ale czemu ten dom ma stać pusty? No i się wypełnił. Dobra, czyli tak ku przestrodze się wyprowadziliście stamtąd.
żeby nie popsuło się, że jest dobrze i niech będzie dobrze. Tak. Że to wspólne mieszkanie może spowodować jakieś konflikty, twoim zdaniem. Oczywiście, bo wiesz, my i pracujemy razem, i żyjemy razem. To jest taki, wiesz, grząski grunt, a my i tak daliśmy radę przez ten rok i ja jestem niesamowicie z nas dumna. Być może Frys, jak i członkowie chcieli uniknąć poważnych problemów między influencerami i tak jak to Hania powiedziała, chcieli zachować dobre relacje, gdyż praca i mieszkanie razem może być fajne, ale jednak na krótki dystans, gdyż każdy woli mieć swoje mieszkanie, a na nagrania spotykać się w jednym miejscu, dzięki czemu lepiej się pracuje, a relacja między członkami projektu się nie psuje.